Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będą podwójne nagrody, ponieważ będą nagrody za Division Rivals oraz za kwalifikacje do Food Champions. Zagramy sobie Food Champions i w sumie to chyba to tyle. Także zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest Daily. Bawmy się dobrze! Zanim przejdziemy dalej, to mam pewne ogłoszenie. Sponsorem dzisiejszego materiału jest firma Yeelight, która najbardziej znana jest z wszelakich oświetleń, LEDów, neonów. I dostałem od nich bardzo fajną rzecz, którą za chwilę wam przedstawię, a jest to taki bajer. Generalnie służy to do podświetlania monitora, albo też do tego, co jest za monitorem, ale ja uznałem, że mam trochę lepszy pomysł. Także nie ukrywam, generalnie jest to naprawdę kozacki bajer. Jak tylko zobaczyłem, że mam możliwość mieć coś takiego, to od razu w głowie pojawiło mi się, że to idealnie pasuje do naszego Killiniego, także pozwólcie, że wam troszkę opiszę, jak to dokładnie wygląda. Krótko mówiąc, ta lampa po prostu jakby umila bardziej czas podczas korzystania z komputera. Lampa na monitor Yeelight generuje przyjemne dla oczu światło, a jej kolor i jasność można dostosowywać według własnych potrzeb. Do tej pięknej lampki jest dołączone m.in. takie pokrętło, już wam pokazuję, jak to wygląda. Naciskacie. Nie ma lampy, która akurat mi się przyda, ale to jest tylko jedna z możliwych opcji. Proszę bardzo, jeszcze było coś takiego, że jak się naciśnie i da w prawo, o, jest cieplejsze światło, a teraz jest troszkę zimniejsze, no nie, że to widać na filmie. Oprócz tego można jeszcze sparować tę lampkę z aplikacją Yeelight i właśnie z telefonu można mieć takie funkcje jak regulacja jasności, wyłączenie zasilania, czy też ustawienie koloru, 16 milionów barw do wyboru, także będzie można się pobawić. A oprócz tego dostałem również jeszcze od Yeelight, już wam mówię. Dostałem jeszcze dwa takie panele na ścianę. Również takie coś macie w ofercie, więc jeśli ktoś jest chętny na coś na ścianę, również takie coś można zdobyć. Także podsumowując, jeszcze raz bardzo dziękuję Yeelight za podesłanie mi tej pięknej lampki, no ewidentnie coś trzeba było do tego Killiniego, wygląda to jeszcze lepiej. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie yeelightpolska.pl, a same lampy możecie kupić między innymi Media Expert X.com lub na RTV Euro AGD. No i tyle, moi drodzy. Lecimy dalej. Dobra, no więc jak sami widzicie, George Kane jest pięknie podświetlony. Lecimy oczywiście, słuchajcie, z nagrodami Division Rivals. Biłem, no tylko 3 winy niestety, no ale jednak zawsze coś, także bierzemy naturalnie paczki niewymienne. I liczymy, że trafimy jakiegoś fajnego Centuriona. Byłoby też całkiem miło, no ale zobaczymy. Dzisiaj, panie i panowie, Juventus kontra Napoli, mecz na szczycie. Nie ukrywam, troszeczkę się stresuję. Chyba będę nagrywał reakcję do tego meczu, także zobaczymy, jak to już go wypali. Dobra, tak czy inaczej, panie i panowie, lecimy z paczuszkami. Zrobiłem, przy okazji ważne mecze zrobiłem, też warto wspomnieć, że ważne mecze nie zrobiłem. Wszystkie możliwe paczki są zrobione przeze mnie. Także, panie i panowie, lecimy. Mam za paczkę piłkarzy, jedna świecąca karta. A może jedną świecącą kartą Gówno. Będzie brak ekranów. Okej, pomijamy takie rzeczy. Wspomagacze. Otwórzmy wspomagacze. Może wspomagaczem będzie... Gówno! Brak ekranów. Kurde, te wspomagacze to... Ja naprawdę chciałbym wreszcie wbić coś więcej niż 3 winy w Rivals, ale po prostu ja autentycznie zapominam o graniu Division Rivals. Naprawdę, to jest niesamowite, ale ja w środku tygodnia zapominam o graniu w Rivals, więc... No nic, zobaczymy. Może jakiś ekran. Mamy ekrany, a może walkout nawet z Hiszpanii. Dobrze. Proszę bardzo, mamy walkout. Thiago, witam serdecznie, 86 oceny. Fantastycznie. Jak wyjdzie jakiś SBC, no to może się przyda jeszcze bonu, którego muszę niestety spikselować. 82 plus. Dobra, tutaj nie ma gwarantowanej oceny, jeszcze na paczka piłkarzy Prime. Oh my god, bro. Oh, hell no. Rzadkich piłkarzy Elektrum, 82 plus. Tutaj powinno być coś dużo. O, idziemy od lewej strony. N'Golo Kante, 89, fantastycznie. Głupio to brzmi, wiem o tym, ale jednak foder. No jednak mimo wszystko foder, N'Golo Kante. Ale jak już idzie to od lewej strony, jest tam Francja. Kurde, ale nie, no nie będę, oczywiście nie narzekam na Kante. Jeszcze Immobile, ale jednak wiecie. A to jest wymienna paczka. Fantastycznie. Na razie nie będę chyba go sprzedawał. Ale dobra, wyślę na listę transferową. Ale kurde, no, byłem pewien, że to jest niewymienny Kante, więc... Ej, jak najbardziej, fantastycznie. Te największe paczki zostały, najpierw złożymy te wymienne mega paczki za nagrody za kwalifikacje. Mamy ekrany, spoczko. Hiszpania, Pau Torres. Okej, ostatnia mega paczka. Czy będzie jeszcze drugi wymienny N'Golo? Nie, ale są ekrany. LS, to... O, proszę bardzo, kolejny walkout, Steli. Nie, naprawdę bardzo fajnie sobie z tych nagród, muszę przyznać, że mimo, że nie ma Centurionów, to jestem jak najbardziej zadowolony, bo... Sterling, wymienny, także tym bardziej milutko. Ostatnie nagrody za Division Rivals, duża złota paczka piłkarzy premium. Nie ma gwarantowanego ratingu, ale może. Nie chcemy tego widzieć. Czy to się uda, panie i panowie? Duża złota paczka piłkarzy premium, a w środku brak ekranów. Oh
Boże. A no cóż, mieliśmy parę fajnych walkoutów, także nie ma tragedii. Więc przejdźmy sobie do Mistrzostw Food naturalnie. Pora rozpocząć kolejne zmagania w lidze weekendowej. Skład jest ciągle taki sam. Nadal sobie zbieramy na Tomorego z Hernandezem. Zobaczymy, co mi wypadnie z nagród po prostu. No i tyle. W sumie teoretycznie, gdybym sprzedał Wojtka Szczęsnego, to będzie ile? 50 tysięcy monet. Tomori Inform jest strasznie drogi. Kurczę, gdyby Tomori był troszkę tańszy, to może bym te obrony już zmienił. No ale dobra, na razie nie będę zmieniał. Lecimy. Dobra, moi drodzy, gramy z RKS Motor, także spotkanie z Polakiem w pierwszym meczu. Z Maldini Kunde, Kenny Dalglish. Z tym Kennym Dalglishem grałem już parę razy w FUT Champions. I to sobie nie tylko FUT Champions, ale po prostu grałem z nim. Sprawiał problemy. Aha. Cyk. Ładnie. Hello, Wairan. Myślałem, że to jednak wpadnie, ale tak zepsułem tym fake shotem, ale jakoś nie byłem pewny tej animacji. Ojo, Boże, Jarzinho, no nie, no to jest koniec kariery. Metale, tam wybiega Jarzinho. Spróbujmy po długim słupku, broń na Ruma. Ładna interwencja, szkoda. Nie, źle się odbiła ta piłka do Naruma. No ten Dalglish już widział, on to wszystko widział. Jest, tak jest, easy, dam pięknie. W sumie nie chciałem zrobić takiego fake shota, ale jak najbardziej. Wezmę to, co zrobił Zidane. O, leci Di Natale. Musi być szybszy niż zwykły Kunde. Di Natale! No nie, no to nie mogłem wpaść, tak już nic innego nie mogłem zrobić. Okej, pierwsze powodzenie za nami, wygrywamy 1-0. Jest dosyć ciężko niestety. No ten strzał Zidana na pewno nam się przydał, ale w statystykach mała dominacja, no ale jednak trzeba więcej tych bramek, bo inaczej to się źle skończy. Nie! Nie wiem, nawet nie wiem jak skomentować ten strzał, nie? Serio, nie mam pojęcia jak skomentować ten strzał. Zinedine Zidane. Dziękuję bardzo, dlatego właśnie cię mam w składzie. Piękny Zizu. O co chodzi z tymi fineskami w tym meczu? Naprawdę, w sensie nie ujmuję, że są ładne te strzały, ale one lecą z 2 km na godzinę. Dlaczego Donnarumma nie potrafi tego? Nie wiem, o co tu chodzi. To jest. Donnarumma już to miał na rękawicach, ale Zizu, naprawdę chłop robi rzeczy niemożliwe po tych zagrożnych, ale jest. Jest hat-trick Zidana, no chłop nas na tych plecach niesie do zwycięstwa, ale jest ciężko w tym meczu, nie będę mówił, że nie. Chyba nie było wspólnego. 3-3, okej. O, Aloe Run. Czy to się uda? Aloe Run z główki! Jest! Boże, wreszcie mi to wyszło. Wygrywamy 4-3 z Zinedine Zidane. No, doprowadzi nas do tego zwycięstwa, bądźmy szczerzy. Piękny hat-trick w jego wykonaniu. No i zobaczmy. Franek FC. Wojtek Szczęsny by Danilo. O, proszę bardzo, to się szanuje. Zinedine. Przyjęcie, uderzenie. 1-0. Zgodnie z planem. Di Natale. O Jezu, ten strzał. A tak ładnie sobie miejsce zrobił, no. O rany, nie. Oj, to będzie gol. Nie ma. Nie będzie, Donnarumma, ładnie się ruszyłem, dobrze. Zizu. I cyk. Broni Wojtek Szczęsny, mogę uderzyć troszeczkę mocniej, ale byłem pewien, że jakoś tak fajnie przy słupku uderzy Zidane. Idzie Natale, oj, to jest chyba akcja bramkowa. To jest chyba akcja bramkowa. Uderzenie i to... Specjalnie poczekałem, żeby nie biec sprintem. Zrobiłem miejsce i co ja mogę zrobić w takiej sytuacji? No proszę Państwa, co ja mogę zrobić w takiej sytuacji? O, tam ma miejsca Di Maria. Do Aloe Rana. Lewa noga i nie mam bramki. Spodziewałem się tego, że Wojtek Szczęsny zrobi taką animację, ale jakoś liczyłem, że może to wpadnie. Nie, no ciśniemy potężnie w tym meczu, to musi być wygrane, bo 8 strzałów kontra 1 oddany. No. Wypadałoby w tej drugiej połowie coś jednak jeszcze strzelić. O, siemano Di Maria. Ty na pewno strzelisz. No, już to obok bramki widziałem. Pięknie. Angel Di Maria. 2-0. Oby tak dalej. Di Natale. Prawie jeszcze Di Maria dobije tę piłkę. Dobije. 3-0. Dziękuję bardzo. Ciekawe było to. Dobra, Donnarumma. Na luzie. Nie. Wszystko zgodnie z planem.
Jairzinho. Di Maria. Jairzinho. 5-0. No, także moi drodzy, wynik 5-0, bilans 2-0, także jest naprawdę spoko. Oczywiście lecimy po 14 minut. Ostatnio się nie udało, więc mam nadzieję, że w tym tygodniu się wszystko uda ładnie zrobić. No i w sumie to tyle. Widzimy się oczywiście jutro na odcinku. Zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.